Przyszedł czas na zmianę telewizora, więc dzisiaj pokażę nowy zakup. Jest to Sony 55 cali z systemem 4K. Mamy. Jakaś część metalowa plus śruby. Jakieś zabezpieczenie. Okej, więc jeśli sam wyciągam telewizor, ja to robię w ten sposób, że odwracam go do góry nogami, otwarty. Także tylko teraz podnoszę do góry. W ten sposób zdjąłem górę. Tutaj są instrukcje. Jest dosyć gruba instrukcja. Szukam języka polskiego. Bardzo ładnie. Cieszę się, że firma Sony nie zapomniała. Jakiś zestaw. Nie wiem, co to jest. Słuchawki? Raczej chyba nie. Na USB. Nie wiem naprawdę, co to jest. Są cztery baterie. Bo tu są prawdopodobnie dwa piloty w tym zestawie. Jakieś kartki. Telewizor został zakupiony w angielskiej sieci sklepów John Lewis. Tak wygląda tutaj rachunek. No i są dwa piloty. Duży główny pilot. Tak wygląda. Estetyczny jest, naprawdę przyjemny. Guziczki chodzą przyzwoicie. Bardzo lekki, naprawdę jakby był dmuchany z powietrza. Drugi pilot jest specjalistyczny. Prawdopodobnie pozwala on, dotykając tutaj ten tą powierzchnię, to jest tak jak w laptopie ten gładzik, którym do kursora, tak samo jest tutaj, coś jak w laptopie. Nie wiem jeszcze za bardzo, jakie on ma tutaj możliwości. Wiem, że ma wbudowany mikrofon, mówiąc do tego pilota, możemy włączać różne funkcje w telewizorze. Dosyć przyjemny model. Ciekawostką jest, że ten model jest tylko w telewizorze 55 cali wyższym. Mniejszych 49, 43 nie ma ich w pudełku.
Natomiast można dokupić. Koszt tego pilota jest dosyć duży, 100 funtów na eBayu. Także około 600 zł. Jest to duża cena za taki bajer. Tu są takie dwie płytki stalowe, dosyć ciężkie, z grubej stali. Średnica około 3-4 mm. Także solidne. I 6 sztuk śrub. Piąty. Tak wygląda ta stopka pod telewizor. W całości jest wykonana ze stali. Około 3-4 mm płaskownik. Telewizor na razie jest ustawiony na komodzie. Docelowo będzie zawieszony na ścianie. Poprzedni był 46 cali, więc jest tu duża różnica między nim. Pokażę teraz, ile czasu schodzi z włączeniem tego telewizora. Ten pilot jest o tyle fajny, że on prawdopodobnie chodzi na Bluetooth, pracuje na Bluetooth, także może być schowany, nie ma problemu, pracuje naprawdę rewelacja. Więc tak, naciskamy przycisk. Być może byli też 3 sekundy. Którzy widzieli. 3,5 sekundy dokładnie schodzi z włączeniem dekodera. Także tak jak w instrukcji piszą i na stronie internetowej, że 2-3 sekundy czas włączenia, to jest prawda. Tutaj jeśli naciśniemy w pilocie ten przycisk home, menu tak się prezentuje. Postaram się włączyć światło. Jakiej narodowości turyści, ludzie tam jeszcze są do niego wokół pana, który pan spotyka? Nie, Polacy, Czesi i Anglicy. Bardzo ładnie to pracuje, ten pilot. Może być teraz na dół 4000 polskich turystów i jedno z biur mówi, że... Można ustawić sobie... Tak pracujemy. A dostępy do tych hoteli, do pana hotelu i tego, w którym doszło do zamachu, są... Jakość odbioru jest rewelacyjna. Pokażę jeszcze teraz, jak jest z obrazem, jeśli chodzi o... z komputera. Więc komputer mamy pod trzecim. W tej chwili to jest ustawione z komputera, jest podłączone, bardzo ładny odbiór. Z ciekawostek mogę powiedzieć, ciekawa rzecz jest, bo jeśli naciśniemy ten przycisk tutaj w pilocie z mikrofonem i zaczniemy mówić, on automatycznie wyszuka nam w internecie to, co mówimy. No, spróbujemy. Warszawa, Polska. Bad Boys Blue. Michael Jackson.
jeśli chodzi o dźwięk w stosunku do mojego poprzedniego Panasonica z serii 6, jest dużo lepszy dźwięk. Naprawdę dźwięk tutaj w tym telewizorze jest dobrej klasy. Jeśli puszczam materiał z kamery w 4K, jest rewelacyjna. Naprawdę bajka jest. Pięknie to idzie. W tej chwili to też jest demo w systemie 4K. Naprawdę zadowolony jestem z tego zakupu. Udany telewizor. Bardzo cieniutkie ramki. Po paru dniach używania spróbuję opisać pierwsze jakieś wrażenia z tego telewizora.